Dzień dobry. Marek Staszko z tej strony. Klinika Zdrowego Biznesu Network Marketingu. Dzisiaj taki krótki przekaz do Ciebie na temat bardzo ważnej rzeczy, która mi się przez całe lata wydawała mało ważna. Na temat wyobraźni. Ja jestem człowiekiem bardzo praktycznym i na dobrą sprawę ja wierzyłem i wierzę zawsze w jedną rzecz. W koncentrację na zadaniach, które są do wykonania, na pracy zgodnej z jakimiś zasadami, na jakichś wzorach, które się naśladuje i na statystyce. Kiedy zaczynam działać i wiem, co mam zrobić i jak mam to zrobić, po prostu przychodzą rezultaty. Okazuje się, że to nie do końca wystarcza, że potrzebna jest jeszcze jedna rzecz, w którą w tej chwili już zacząłem wierzyć, kiedyś miałem z tym bardzo duży problem. Chodzi mi o wyobraźnię. Ile razy słyszałeś, pokazując projekt komuś, odpowiedź taką, wiesz co, niespecjalnie mogłem sobie wyobrazić siebie w takiej roli. Niespecjalnie mogłem sobie wyobrazić, jak to działa. Nie wyobrażam sobie, żeby moi znajomi mogli się czymś takim zająć. Nie wyobrażam sobie tego, nie wyobrażam sobie tamtego. Okazuje się, że każdy z nas ma wyobraźnię i że te wyobraźnie są dwóch rodzajów. Możemy mieć pozytywną wyobraźnię, pozytywne wyobrażenia, możemy mieć negatywne wyobrażenia. To wszystko zależy od tego, czy jesteśmy z natury pesymistą, czy jesteśmy z natury optymistą. Pesymista ma tendencję do widzenia wielu rzeczy w ciemnych barwach. On zwykle myśli, mi się nie uda, ktoś nie będzie czegoś chciał ze mną robić, a to jest bardzo dziwne, a co moi znajomi powiedzą i tak dalej. Tam jest mnóstwo wariantów tego, co taki człowiek może powiedzieć. Optymista z kolei myśli sobie, na dobrą sprawę, nie wiem, jak się za to zabrać. Nie wiem, co z tego będzie, ale na pewno będzie dobrze. I w jednym, i w drugim przypadku to są tylko takie projekcje na przyszłość wykonywane w głowie człowieka, które teoretycznie nie mają żadnego znaczenia. Okazuje się, że mają bardzo duże znaczenie. Więc tak naprawdę, jeżeli zaczynamy sobie wyobrażać rzeczy pozytywne, może cofnę się na moment, szukasz do swojego biznesu ludzi, którzy są optymistami i którzy potrafią myśleć w dużych kategoriach. Są książki na ten temat. Wyobrażaj sobie wielkie rzeczy. Myśl w dużych kategoriach. Myśl w sposób nieskrępowany. Myśl o wielu rynkach, o wielu tysiącach ludzi u Ciebie w organizacji. Myśl o bardzo dużych sukcesach. Wyobrażaj sobie siebie jako zwycięzcę. Więc jeżeli zaczynamy myśleć, i Ty, jeżeli zaczynasz myśleć w sposób pozytywny o czymś, co masz do zrobienia, to tak naprawdę w tym momencie nie widzisz przeszkód, tylko idziesz i zaczynasz działać, ale zaczynasz działać z nastawieniem zwycięzcy. A kiedy zaczynasz działać z nastawieniem zwycięzcy, nawet drobne przeszkody Cię nie zatrzymują, bo po prostu nie zwracasz sobie na nie uwagi, nie zwracasz uwagi na to, że ktoś powiedział nie, że ktoś Ci powiedział, że są za drogie produkty, że ktoś Ci powiedział, o, znów jakiś sieciowy biznes, co za bzdura. Nie zwracasz uwagi praktycznie na nic, ponieważ robisz to, co masz do zrobienia i jesteś przekonany, że odniesiesz sukces, a to Twoje przekonanie powoduje, że same Twoje działania są działaniami pełnymi entuzjazmu, że wierzysz w siebie, ludzie są w stanie to poczuć. Jeżeli natomiast myślisz w sposób negatywny, to nawet jeżeli zaczynasz coś robić, to robisz to w sposób bardzo asekuracyjny i to daje się wyczuć. Ta niepewność prowadzi do tego, że zaczynasz mieć postawę proszącą, a ludzie nie chcą zmierzać donikąd za człowiekiem, który ma postawę proszącą. Ludzie lubią inne osoby silne, które wiedzą, dokąd idą i wierzą w sukces. Więc rozumiesz, działania te z nastawieniem na sukces, z nastawieniem pozytywnym różnią się od działań z nastawieniem negatywnym po prostu rezultatami. Jedne są bardzo atrakcyjne, rezultaty i same działania w swojej metodzie, a drugie nie. A wszystko się bierze stąd, że na początku ktoś sobie wyobraża siebie jako człowieka sukcesu, a ktoś inny nie wyobraża sobie siebie jako człowieka sukcesu. I jak myślisz, jakie rezultaty przychodzą? One zawsze przychodzą takie same. U ludzi, którzy podchodzą do, mają bardzo szeroką wyobraźnię, widzą siebie w barwach zwycięstwa i działają z pewnym przekonaniem, te rezultaty bez względu na to, w jakim tempie, zaczynają przychodzić pozytywne i ci ludzie zaczynają odnosić sukcesy. Od zawsze mówiło się, śmiałym szczęście sprzyja. No nie śmiałym, oni są po prostu odważni, dlatego że wyobrazili sobie siebie w roli zwycięzców. Natomiast ci pozostali, no cóż, najczęściej dzieje się tak, że działają tak nieśmiało, działają i ponieważ nigdy tak naprawdę nie działali na serio, to i rezultaty nie przychodzą na serio. Co chwila spotykają się o porażkę, jak gdyby
przyciągali swoim sposobem myślenia niepomyślne wydarzenia biznesowe. To jest coś niesamowitego. A ci z kolei optymiści przyciągają same pozytywne zdarzenia. Oczywiście nie same, tam się zdarzają negatywne zdarzenia, ale mają dużo, dużo więcej pozytywnych, a negatywnych po prostu nie zauważają. Więc wyobraź sobie, że nauczyłem się jednej rzeczy i to jest podpowiedź dla ciebie. Ćwicz swoją wyobraźnię. Wewnętrznie postaraj się widzieć siebie w jak najlepszych kategoriach i twój biznes wielkim biznesem. I jakimś dziwnym trafem w tym momencie zaczniesz przyciągać do siebie ludzi bardzo pozytywnych. Ci ludzie, nie będziesz ich musiał do niczego przekonywać. Oni po prostu będą się znajdować po drodze. Jak gdyby dobry los będzie ci ich stawiać na twojej drodze. A być może, będąc pozytywny, po prostu zaczniesz ich dostrzegać bardziej. A być może wcześniej oni też byli na twojej drodze, ale ponieważ nie chciałeś nic zrobić, to oni na ciebie nie zwracali uwagi. Więc bez względu na to, jak to brzmi, wiarygodnie bądź mało wiarygodnie, ponieważ naprawdę ciężko jest w tym momencie jakąś pracę naukową na ten temat napisać, aczkolwiek psycholodzy mówią jedną rzecz. Człowiek, który wyobraża sobie rzeczy wielkie, jest w stanie je zrobić. Człowiek, który sobie wyobraża rzeczy małe, potknie się na pierwszym zakręcie o pierwszy jakikolwiek schodek. Więc dzisiaj w tym krótkim wykładzie dla ciebie zobacz, z jak pięknej okolicy. Chcę ci przekazać jedną rzecz. Twoje zwycięstwo bądź twoja porażka są wewnątrz ciebie. Tak naprawdę są w twojej głowie i w tym, co wierzysz. Jeżeli wierzysz w siebie i oczami wyobraźni widzisz siebie jako zwycięzcę i twój biznes jako wielki, jest wielka szansa, że to się wydarzy i będziesz miał bardzo dużą frajdę, budując to przedsięwzięcie. Jeżeli widzisz siebie oczami pełnymi wątpliwości, nie wiesz, co będzie, nie wiesz, jak będzie, niespecjalnie jesteś zmotywowany, żeby coś zrobić, troszeczkę się boisz i ten lęk i ten brak wiary zatrzymuje cię, to może na razie nie rób nic, zacznij obserwować rezultaty innych ludzi, zacznij zdobywać informacje na temat tego, co się dzieje w MLM-ie na świecie, jakie są obroty, ile pieniędzy w tym się pojawia, jak bardzo prestiżowy ten biznes jest, szczególnie od momentu, kiedy wszedł w internet. I jak już to wszystko zbierzesz, zacznij się przyglądać ludziom, którzy odnoszą sukcesy i zobaczysz, że naprawdę nic ich nie różni od ciebie. Nabierz wiary w siebie, poczytaj więcej książek pozytywnych. Może pójść na kilka szkoleń. Jak uwierzysz i twoja wyobraźnia ci podpowie tak, możesz to robić, to wtedy startuj. Ja ci życzę, żebyś był optymistą i żebyś widział siebie w roli zwycięzcy i wtedy na pewno uda ci się. Pozdrawiam cię. Mówił do ciebie Marek Staszko.